Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym magu po tym długo oczekiwanym weekendzie Wiedźmy, gdzie mogliśmy wrzucać wszystkie itemki, jakie tylko mieliśmy właśnie do tej Wiedźmy. No i jak widzicie, dużo się tutaj zadziało, duży progresik w porównaniu do ostatniego odcinka, dużo leveli wbiliśmy i pokonałem, co najważniejsze oczywiście, tego bloka, czyli 486 tornado, potem 488 to też był blok taki dość podobny, no i potem już polecieliśmy sobie, jak widzicie, do 616 na ten moment tornada, więc dużo golda zarobiliśmy, dużo leveli wbiliśmy, dużo expa oczywiście i tak dalej, także no ja osobiście jestem z tego eventu zadowolony. Zapisałem wam oczywiście walki takie, które mogą być ciekawe, czyli tutaj przede wszystkim tego silnego gula i właśnie tego kota w onucach, czyli te dwa bloki, no bo później to już szło w miarę, można by powiedzieć, łatwo. No i teraz tak, zanim jeszcze zaczniemy odcinek, dlatego że dzisiaj również będziemy klikać lochy i również mam fajne szanse na co niektóre rzeczy, to oczywiście zachęcam bardzo was do zostawienia kciuka w górę, pokażcie, że dużo was jest, bo wczoraj, na przykład wczorajszy odcinek, około 1/10 tylko oglądających, nawet nie 1/20 już w sumie w tym momencie, 1/10 to była na początku, zostawiła tego kciuka w górę, więc teraz zjedźcie w dół, zostawcie, nic was to nie kosztuje, a oczywiście subik z dzwoneczkiem również mile widziany, również zachęcam. No i jeszcze wiadomo, Discord i Twitch, linki są w opisie, linki są w przypiętym komentarzu. Co na tym magu się podziało? No to oprócz tego, że był ten event z tą wiedźmą, gdzie właśnie trzymaliśmy tak naprawdę to tornado, żeby sobie pocisnąć, właśnie wtedy już widziałem na kalkulatorze, że mam fajne procenty właśnie na tego gula, no i potem na tego kolejnego, więc już wiedziałem, że po prostu podczas tego eventu to zrobię i zrobiłem to od razu w piątek, no ale jeszcze na przykład przez ostatnie dni dobiliśmy sobie E70 w tych nieszczęsnych runach, co dało nam, no wiadomo, fajnego boosta i w tym momencie już mamy E90 chyba 4 albo E95, z tego co wiem weekend epicki ma być za tydzień, nie w tym tygodniu, tylko właśnie za tydzień, więc chyba już wtedy będziemy mieli ponad E100 i już będziemy mogli powolutku sobie szukać maksymalnych run, także ja osobiście jestem bardzo zadowolony, że tak w miarę nam się to fajnie ułożyło. Wiadomo, było to u większości, w sensie u większości, no tutaj w topce byli ludzie, którzy już od dawna mają te 60% na broni i tak dalej, no ale mimo wszystko i tak nie jest źle, fajnie nam się to akurat skombi właśnie z tym eventem epickim, no i zobaczymy, jak nam szczęście dopisze właśnie w szukaniu tych maksów, bo to też nie zawsze jest takie bardzo łatwe. Więc tak, tutaj tak to wygląda. Jeżeli chodzi o twierdzę, to już mamy 20, salkę również dobiliśmy do 20, więc mamy z tym spokój. Kopalnię wbiłem na 15, czekam teraz na weekend twierdzy, żeby sobie pokopać pomarańczowe gemy. Póki co duże mam chyba tylko dwa z tego, no dokładnie, tutaj w klacie i w broni mam duży pomarańczowy, więc no ponad 600 nam dają z tej 15 kopalni, reszta jest dość stara. No ale tu nie kopę, wiadomo, nie skipuję, bo poza eventem twierdzy mija się to z celem. No i teraz będziemy sobie lecieć akademię do poziomu 20, w tym momencie nam się buduje 14, później pewnie kopalnie do 20, no i później jakoś tam jakiś skarbiec, coś tam tego jeszcze zobaczymy, jak to nam pójdzie. Jeżeli chodzi natomiast o podziemia, no to mamy traktor na 15 i serce oczywiście tak samo, no i w tym momencie buduje nam się trener na 15, potem chyba przygodomat sobie ruszymy, bo mamy na dość niskim poziomie, na 9 dopiero, także powolutku tutaj również będziemy, żeby to wszystko dopinać, powiedzmy, żeby to wszystko właśnie do tego 15 poziomu nam dobiło. W gildii na razie stagnacja, bym powiedział, szczerze mówiąc za wiele się nie zmienia, tak jak mówiłem chyba w ostatnim odcinku, trochę osób od nas odeszło, spadliśmy na to piąte miejsce i na tym piątym miejscu siedzimy, w tym momencie nie ma szans tutaj za bardzo na pokonanie ani Dead Wally, ani tutaj Guildy Halls, więc no w tym momencie, tak jak mówię, stagnacja, nie ma tutaj za bardzo o czym gadać. No i dobra, chyba tyle, na końcu wam pokażę to, co nam się udało zrobić, bo oprócz tej strefy mroku jeszcze nam padł tutaj chłopięcy Brin, Motus pod bijakiem nam padł, to jest strefie mroku, no i tam kilka innych lochów, jakieś portale z tego co widzę, tutaj jakieś to stare, ale to chyba już wam na ostatnim odcinku chyba to robiliśmy, więc z tym to akurat nie będziemy, zapomniałem to odznaczyć, widzicie, no ale mniejsza z tym. Lecimy, no i od czego zaczniemy? Myślę, że na początek zaczniemy tutaj od Dorka na Wilczku. Mam z boku na drugim monitorze otwarte, na co mam największe procenty szans, no i na orka na wilczku mam 3,5%, więc tutaj no kwestia raczej kilku grzybków dosłownie i ten ork na wilczku powinien nam paść, nie daje on za dużo expa, bo to jest 328 level, więc nie da tych 300 milionów, da troszkę mniej, no ale powolutku, powolutku, mamy tutaj jeszcze dzisiaj w tym lochu nowym do pokonania tutaj tego Abba Wuwu, mamy jeszcze tutaj tego maga Sutenera Petyra i mamy jeszcze w Westerosie tego Ramzeja. Jak tego Ramzeja pokonamy,
to prawdopodobnie kolejnych dwóch również. Także no troszeczkę expa jeszcze dzisiaj sobie złapiemy. No i zobaczcie, mamy bardzo fajną broń. Aha, właśnie, co do broni, to też możemy te lochy klikać dzięki temu, że bodajże z tego tornada właśnie wypadła mi broń, która dała mi runkę, miała w sobie 50%, ja poprzednio miałem bodajże 36%, także no nie ma co ukryć, że te 50% na pewno pomoże z tymi lochami, dlatego też te procenty mam fajne i dlatego mogę jeszcze jakieś tam levele powbijać właśnie na tym odcinku. No i teraz zobaczcie, że poleciała nam również fajna broń, rózga plus 14, 48% jak widzicie, więc to jest dużo. Co prawda ona nie daje za dużo magowi, bo zaledwie plus 14, więc chyba podmieniać jej nie będziemy, ale oczywiście wymienimy runę i runę wymienimy, myślę, że no kurde, tu Barbar ma zaledwie 25%, ona ma 36%, no nie wiem właśnie, Kunegundzie czy Barbarowi, może temu Barbarowi, bo on ma tą runę tragiczną, jak sami widzicie, a i tak jak mówię, za tydzień będzie ten weekend epicki, to będziemy szukać jakichś już maksymalnych runek. Będzie ciężko, na przykład broń 60% znaleźć razy 4, bo i dla nas, i tutaj dla pachołków, no ale powolutku jakoś myślę, że damy radę. Jeszcze może tu zerkniemy, wszystko jest zaczarowane, wszystko jest git, dobra, lecimy dalej. Teraz tutaj w tym Hemoridorze mamy trollowe trio. Tylko wiecie co, ja może zrobię tak, że pokonam to, na co mamy obecnie fajne procenty, później sobie zrobię jeszcze raz skana w późniejszej fazie odcinka, jeżeli na coś jeszcze będziemy mieli fajne procenty, to również sobie pociśniemy. Tu mamy jakieś tornadko, no tornado teraz większych bloków raczej nie ma w nim, więc teraz praktycznie co odcinek myślę, że na tym magu coś tam będziemy dawali radę pokonywać, chociaż jak widzicie, no ten hydrowir stawia nam tu jakiś opór, to jest wojownik i to dość mocny, zresztą no tornado teraz średnio opłacalnie jest klikać, no bo jak sami wiecie, nie mamy dużo miejsca w tym ekwipunku, więc i tej itemki szkoda jest sprzedać po normalnej cenie. Lepiej po prostu poczekać, aż wiedźma będzie chciała odpowiednie. No ile dałem radę przez ten weekend, tyle kliknąłem. Nie ma co ukrywać. No pamiętamy, że mieliśmy 486, teraz mamy 616, więc no ponad 100 tornad udało nam się pokonać. No i jak widzicie, leci to dalej, no ale nie jest to wcale takie łatwe. Tu jakieś rękawice. Chcę, wiecie co, ja tu mam dużo takich itemków zawki, które zostawiłem, żeby były po prostu, więc sobie je może posprzedaję. Te co są po 2 miliony to również, tu za 2,5 miliona już możemy zostawić, no i tu ten pasek i dobra, to już jest droższe, jak widzicie, to na razie możemy zostawić. Czy coś dalej jesteśmy w stanie tu kliknąć? Teraz mamy jakoś zwiadowcę, no to on padnie na pewno, teraz kolejny zwiadowca to wydaje mi się, że również padnie, teraz maguś to tym bardziej. Okej, no lecą te tornadka powolutku, chociaż expa jest jakoś bardzo dużo z tego nie ma, więc dobra, i tak dzisiaj nie miałem za bardzo w planach tornada klikać, więc nie ma co. Tu w ogóle jeszcze do toalety dzisiaj nic nie wrzucałem, możemy sobie wrzuci na przykład to i mamy coś dla wojownika, minus 5, no to totalnie nie ma sensu tego podmieniać, więc wrzucamy tu. No i w ogóle mi się kończą powolutkę epiki, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj dopiero środę, więc jeszcze półtora tygodnia do weekendu epickiego, no to liczę, że dzisiaj mi poleci coś z tych lochów w strefie światła, jakieś epiki, żeby jakoś się tutaj do tego właśnie weekendu epickiego je dobujać, powiedzmy, żeby tą manę codziennie uzupełniać, no bo poza weekendem epickim szukać tych epików mija się troszeczkę z celem, nie jest to wcale takie proste. Aha, w ogóle portal do piekieł, no właśnie, kurde, mogłem od tego w ogóle zacząć dzisiaj, od razu sobie zapiszemy to, ten portal do piekieł i zapisałem tych, nie zapisałem, są tutaj, dobra, git. Mogłem od tego zacząć, no bo to jest kolejny boost, jak widzicie, już zostały nam tylko i wyłącznie, jeżeli się nie mylę, to no nie, w sumie to nie tylko i wyłącznie 12 portali nam zostało, no to jednak sporo jeszcze, a już mamy taki, można powiedzieć, że duży problem, już strasznie zapomniałem, jak są te początkowe etapy gry, w sensie taki mid game bardziej, to bym nazwał takim mid game'em, to co teraz się dzieje na W50, już totalnie mi wyleciało z głowy, bo już wszystkie te postacie mam na tak wysokim poziomie, te pozostałe oczywiście oprócz zabójcy, ale zabójca to jest early, że totalnie zapomniałem, jak to idzie. Dobra, teraz mamy tego apodaktycznego ABWW, jego, na niego również mamy fajne procenty, więc myślę, że też go klikniemy. To jest mag, no ten mag na magów jest jak najbardziej ok, więc tutaj jednak większą, można powiedzieć, taką przeszkodą dla nas są wojownicy przede wszystkim, więc tak jak mówię, na magów jest w miarę ok, na niego mamy 1,44% jeszcze przed pokonaniem portalu, wbiciem levela i tak dalej, więc teraz myślę, że nawet te procenty są większe, także wydaje mi się, że jego też powinniśmy bez większych problemów tutaj pokonać. No i wiadomo, to jest 300 milionów expa i to jest bodajże, chociaż nie gwarantowany epik. W 13 piętrze mamy gwarantowane epiki, tutaj nie, no ale może jestem dobrego zdania, że jakiś nam epiczek poleci, bardzo bym chciał, no bo tak jak mówię, no do tego kibelka, no nie pamiętam, jakoś to było, po prostu mam słaby skarbiec, nie? Skarbiec mam zaledwie, jeszcze tam mam na stojaku jakieś pierdoły odłożone, no ale tak jak mówię, skarbiec nie jest na najwyższym poziomie,
poziomie, co za tym idzie, nie mogę sobie odpowiedniej ilości tego zapasu, powiedzmy, tych epików zrobić, żeby po prostu mi starczyło od jednego epika do kolejnego, albo tam od epika do legendarnego lochu i tak dalej, i tak dalej. Zerkam tu co chwilę na kamerkę, żeby był prosto. Napiszcie, co tam w ogóle u was, co słychać. Wyszedł, to tak powiem, w ramach, może jeszcze jak będę nagrał coś o tym speed serwerze, chociaż widzę, że za bardzo tematyka speed serwera was nie ciekawi, biorąc pod uwagę wyświetlenia filmu, no ale jak tam może jeszcze coś nagram, to tak w ramach ciekawostki powiem wam, kto ogląda na bieżąco wszystkie filmy, że pojawił się oficjalny statement Plai, no i że była tam jakaś rekompensata w postaci grzybów, było tam jakieś klepsydry, jakieś lucky coiny, no i osoby, które wykorzystywały ten bug właśnie z tym expem, że można było kilka razy jeden loch pokonać i dostawaliście kilkukrotnie expa za ten jeden i ten sam loch, to zostaną zbanowane na tydzień, zaczynając od piątku, tego co będzie teraz, więc no nie wiem, duża kontrowersja, powiedzmy, dobra, udało się pokonać, super, dużo kontrowersji wzbudza ta ich decyzja, jak to będzie tutaj załatwione, no ale mimo wszystko coś tam zrobili, niestety nie Epic, zobaczcie, no szkoda, coś tam załatwili, ale może jeszcze jak wrócimy na ten speed server, jak sobie będziemy oglądać, może tam co tydzień, co półtora będę jakiś taki film z aktualizacji topki, powiedzmy, wrzucał, mimo że tak jak mówię, bardzo was to nie ciekawi, no ale może kogoś ciekawi, to po prostu nie ma co patrzeć tylko i wyłącznie na liczby, trzeba też na inne rzeczy. O kurde, zobaczcie, my teraz mamy wojownika, którego bardzo możliwe, dokładnie, że też go pokonamy. Ja myślałem, że ten wojownik nie padnie. Tak się namęczyliśmy z tym magiem, a tu patrzcie, kolejny. Czacho rozbija Shakes, ok. No i teraz mamy Fidgeta, Fidget jest magiem. No i czy tego maga byśmy byli w stanie kliknąć? No tam była jakaś fajna próba. Z runką 60%, myślę, że tak. Tam znowu 6 milionów, dobra. Tak jak mówię, jeszcze sobie raz zeskanujemy tą postać i później będziemy myśleć. Mamy teraz tak. Teraz będzie Petyr the Pimp na SF Toolsie, czyli po prostu sutener Petyr. Na niego również mamy prawie 1% szans, więc myślę, że jego też uda nam się pokonać, no i z niego na pewno nam wyleci jakiś itemek, tylko że niestety to nie będzie itemek epicki, to będzie zaledwie item, w sensie będzie epicki, ale będzie z kibla, więc tak czy siak nie będzie dla nas za bardzo użytku. No powiem wam szczerze mówiąc, że liczyłem na większą ilość tych epików, że liczyłem, że tutaj jakoś to nam się uda, no ale najwyżej będę musiał szukać poza weekendem epickim. Nieraz tak jest, że na przykład jak był ten event Golda, w sensie event Klepsydr, ostatnio, no to szukałem tam na innych kontach Klepsydr, to mi leciało dosłownie od groma itemków epickich. Natomiast no teraz pewnie jak będę potrzebował na tym magu, no to już nie będzie tak kolorowo i nie będzie ich aż tyle leciało, no ale mniejsza z tym. Tu mamy zaledwie plus 4, więc leci do rozmontowania. No i co? I myślę, że możemy lecieć dalej. Sutener nam padł i teraz mamy Esteros. W Esterosie mamy Ramzeja i to jest ostatni loch, na który mamy fajne procenty. Z tym, że tak jak mówiłem, jeżeli ten Ramzej nam padnie, to później mamy jakiś tam magów, zabójców i oni przeważnie padają równie szybko i potem 19 to jest kolejny blok. 19 to jest wojownik, na którym się zatrzymujemy, z którym mamy problemy, zwłaszcza jako mag, i myślę, że na nim troszeczkę jeszcze będziemy musieli się wstrzymać, żeby go pokonać. W każdym razie myślę, że tak czy siak, no tutaj trzech zrobimy, nie? Jak tego Ramzeja nam się uda pokonać, a raczej się uda, nie, bo na niego mamy 0,80%, więc to jest, no można powiedzieć, że w miarę dużo. No i co? Widziałem, że tam już oczywiście dużo osób zamknęło ten Esteros, już mają pupila za zamknięcie Esterosu, mają oczywiście pupila za zamknięcie 10 w 13 piętrze, za pokonanie, więc no tych pupili troszkę mają i jeszcze mają chyba za 20 kopalnię oczywiście, to są trzy pupile. Nie wszyscy oczywiście je mają, większość ma tam jednego albo dwóch z tych trzech, które wymieniłem, no ale to są takie pupile, których tam ewentualnie brakuje do topki. No ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi o zamknięcie 10 piętra w tym 13 piętrze właśnie w mroku, no to myślę, że bez problemu, że to już kwestia czasu. Ten Esteros myślę, że też dostaniemy te maksymalne runki, no i myślę, że też sobie fajnie, jeżeli chodzi o ten Esteros, pociśniemy, więc z tym nie ma problemu. Dobra, no już tam było kilka bliskich prób, no ale niestety póki co stawia opór. No to jest wojownik, 15 pokonałem również, to było poza odcinkiem, bo 15 jest bardzo podobny do tego właśnie sinego gula w mroku, w sensie w strefie mroku, no to dobrze powiedziałem, no to oni są bardzo podobni, więc jak ten silny gul pada, no to i raczej ten 15 w Esterosie również powinien paść, no i właśnie tak się wydarzyło, z tym, że właśnie nie wiedziałem dokładnie, jakie mam procenty na tego Ramzeja, a się okazało, że równie duże, więc myślę, że i tego Ramzeja jesteśmy w stanie tutaj kliknąć. No i co, no 365 level jakbyśmy dobili, ja bym był szczerze mówiąc usatysfakcjonowany.
jeżeli by nam się udało. No ale do tego to na pewno te 3 Esterosy musimy pokonać. To jakby nie ma to tamto. No i właśnie, tak jak mówiłem o tym speed serwerze, no to wczoraj już po nagraniu tego mojego odcinka ten oficjalny statement, powiedzmy, się pojawił. Oczywiście, no większość ludzi było raczej niezadowolonych. Dużo ludzi się domagało tego resetu i tak dalej. No ale tak zrobili, co mogę poradzić. No i tak tego expa z tych lochów jest... taką zrobili przewagę, że myślę, że nawet ten tydzień może nie pomóc, żeby ich po prostu nadgonić. Raczej to jest nie do zrobienia. Dobra, pokonany wzgardliwy Ramzej. Dostaliśmy wreszcie jakiś itemek epicki. 9 baniek prawie, no ale ja tutaj raczej mana jest ponad tego golda w tym momencie jeszcze, więc sobie zostawimy po prostu do wrzucania w kolejne dni. No i dobra, teraz mamy Bezlicego. Bezlicy to jest mag, no i chyba jego mimo pierwszej próby takiej dość takiej słabej, no to teraz jak widzicie kolejne bardzo fajne, no i jak widzicie udało nam się tego Bezlicego pokonać i zobaczcie, premia do PD już 9%, no 1% zabrakło, no ale jeszcze nie mamy tego S100, żebyśmy mogli te maksy sobie tutaj zdobywać. Dobra, kolejny zapisany, jak widzicie, o i tego Sutenera w sumie też mogę zapisać dla was, dlaczego by nie, to później pooglądamy. No i okej, teraz mamy złowrogiego gnoma. Złowrogi gnom to jest mag również, jak widzicie, myślałem, że tu jakiś zabójca jeszcze będzie, ale nie. Mamy dwóch magów, no i tego złowrogiego gnoma myślę, że też byśmy mogli, tak mi się przynajmniej wydaje, kliknąć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak jak mówię, no mag na maga nie jest zły, tylko tutaj muszą zdecydowanie jakieś fajne kryty nam siąść. Ta broń nasza też nie jest zła, fajny ma rozrzucik, duże na pewno kryty lecą z tego górnego rozrzutu, tylko że właśnie pytanie, czy uda nam się go kliknąć tutaj. No powiedzmy, zaraz przeskanuję postać w ogóle. Myślę, że nie ma co tak klikać bez celu, tylko sobie tą postać przeskanujemy. Jeszcze powiedzmy gdzieś z 50 prób na niego może się uda bez skanowania, no a jeżeli by się nie udało, no to po prostu przeskanujemy i zobaczymy, na co ewentualnie jeszcze jakieś fajniejsze procenty byśmy mieli, chociaż tak jak mówię, no już te lochy, na które miałem faktycznie te procenty fajne, no to kliknęliśmy i pokonaliśmy po prostu. Także no tak to po prostu na tym magusiu wygląda. Żrunka 60%, jak wiedzie u nas, jak wiedzie u pachołków, no to będzie to wyglądało na pewno jeszcze lepiej. Dobra, czekajcie, ja tu muszę sobie powiększyć w ogóle tą moją przeglądarkę. Ok, teraz wchodzimy sobie tutaj, wchodzimy w statystyki, no i zeskanuję jeszcze raz tego maga naszego i zobaczymy, czy z czymś jeszcze mamy fajne szanse. Teraz mnie pewnie wyloguje tutaj, wy tego oczywiście nie widzicie, jak ja tą postać skanuję, widzicie za to, jak mnie wylogowało. No i ok, teraz sobie wybieramy w50.net, klikamy tutaj cyk, no i dobra, o, na Esteros mam 0,64%, czyli dużo, czyli można klikać. Na jeszcze górę Olimp mam 0,30%, ale chyba nie będziemy jej klikać, tak szczerze. Chyba się to mija z celem, dlatego że i tak ta góra Olim nam nie daje za dużo expa. No i mamy na Lokiego jeszcze, jeżeli chodzi o strefę światła, 0,22% i na tego Fidgeta 0,16, czyli to, co wam mówiłem wcześniej. No i na 13 piętro w mroku 0,04 i na Esteros w mroku również 0,04, więc to totalnie nie ma co klikać. Z tym, że tak, no jeżeli chodzi o ten Esteros, to na pewno jeszcze nam się uda go pokonać. To myślę, że bez dwóch zdań, więc dobra, logujemy się z powrotem i po prostu klikamy, no zero... O, no i właśnie, dobra, zobaczcie, prób chyba poszło na niego około tam, nie wiem, 70, nie, siadło, zeskanowaliśmy, zobaczyliśmy, że mamy fajne procenty, no i siadło od razu praktycznie. I kolejny epik do kolekcji, zobaczcie, więc to jak najbardziej git, lecimy tu. No i bardzo malutko nam brakuje do tego 365 levela i teraz pytanie, czy chcemy próbować zamykać tą karczmę mrocznych soboturów. No nie, niego mamy zaledwie 0,14%, więc to nie jest dużo. Chyba nie, chyba po prostu sobie tą runkę znajdziemy jakąś lepszą, mam nadzieję przynajmniej, że znajdziemy na weekendzie epickim i po prostu tego Fidgeta sobie zamkniemy, a tym razem dobijemy sobie po prostu level jakimiś tornadami czy czymś, no bardzo mało brakuje, to jest w zasadzie no 2 tornada, jeżeli się nie mylę, i po prostu nam to padnie, więc myślę, że możemy to zrobić i tyle. Fajny progresik dzisiaj, zaczynaliśmy z początkiem 360, nie, z końcówką, przepraszam, 362 levela, dobiliśmy 365. Dlaczego też chciałem to robić? Ano dlatego, że tutaj, jeżeli chodzi o doktora Abawuwu,
a w zasadzie ten kalendarz za codzienne logowanie, to jak widzicie za dwa dni będziemy mieli tutaj expa, no raczej już kolejnego levela nie wbijemy, tak mi się wydaje, no ale co najważniejsze, tutaj będziemy mieli już za niedługo nowy poziom, no i wiadomo, że jak będziemy mieli ten level wyższy, to z automatu dostaniemy też więcej tego expa za ten nowy poziom, także to jest, to był mój cel tak naprawdę, jak zobaczyłem, że mam fajne procenty na co niektóre rzeczy, no to stwierdziłem, że warto to po prostu poklikać. No i okej, jeżeli chodzi jeszcze o moje staty, bo tu sobie dołożę golda, no to jak widzicie ciągle idziemy w inteligencję, wytrzymałość mam na takim poziomie, boki i szczęście, no to już na ten moment nie tykam praktycznie wcale, no lecę głównie tutaj w tą inteligencję, myślę, że no to jest okej, nie? Potem jakiegoś tam HP się dorzuci, ale to tam w międzyczasie. Dobra, lecimy dalej, ta gwiazda i Dukaty, no to jest wojownik i to mocny, no tornado tak jak sami widzicie mamy dopchane dość mocno, 623 mieliśmy na starcie 616, no jak widzicie troszeczkę się musimy pomęczyć, żeby to tornado nam faktycznie padło. No ale dobra, padło, no i dobra, i mamy 365 level, czy coś tu jeszcze nam będzie w stanie paść? Chyba tak, dokładnie, kolejny też, no kurde, nie chcę tu za dużo zrobić, tam nam dropuje jedne rękawice, to jak najbardziej na plus, bo te rękawice sobie będziemy mogli oddać do wiedźmy, dokładnie. Czy mamy coś jeszcze tutaj takiego tańszego? No przeważnie nam tu lecą niestety, no ten naszyjnik niecałe 2 miliony, to akurat możemy oddać. No nie chcę tego klikać dalej, ale skoro, a nie, tu już jest wojownik, dobra, no to git, to akurat jeżeli chodzi o tego wojownika, to już nie ma co próbować go dociskać, bo level dobiliśmy. No i tak jak sami widzicie, dobiliśmy 365 level. W tym momencie jesteśmy top 50 tego serwera. No serwer jest naprawdę, poziom ma ogromny. To jest bardzo wysoki poziom. Bardzo tutaj ciężko rywalizować z tymi ludźmi w jakikolwiek sposób, bo to jest masa graczy, którzy a wydają bardzo dużo grzybów. Znowu mnie prześwietliło słońce. A wydają bardzo dużo grzybów, a B są po prostu bardzo dobrymi graczami. Wiedzą co i jak i tak dalej. Więc no tutaj ciężko z nimi konkurować, ale mimo wszystko i tak jakoś myślę, że fajnie to wygląda i zaczyna się jakoś klarować, nie? Na tym magu powolutku, powolutku. Z czasem tutaj do wszystkiego się na spokojnie dojdzie. Jak widzicie, topowi magowie 371 i drugi level, tu 367 do Jurika, więc już nam niedużo brakuje. Tu jeszcze jakiś 372, no ale nie jest źle, nie? Biorąc pod uwagę, że oni na pewno tych lochów mają o wiele więcej klikniętych i tych tornad, no bo tam już runki wchodzą, lepsze bronie i tak dalej, więc no i to myślę, że i tak nie jest źle. Dobra, na koniec, aha, jeszcze może, biorąc pod uwagę, że jak sami widzicie, tutaj praktycznie wszystkie nasze konta, oprócz oczywiście zabójcy, którego, na którym jeszcze przyjdzie na to czas, bo to jest dość świeża postać, wszystkie nasze konta mają złotą ramkę, to stwierdziłem, że w nagrodę dla naszego magusia za to, że udało mu się pokonać właśnie to 13, w sensie nie 13 piętro, tylko te tornado, udało nam się tego bloka pocisnąć i potem polecieliśmy naprawdę bardzo wiele tych tornad, bardzo dużo zrobiliśmy, to stwierdziłem, że może kupimy mu również złotą ramkę. Oczywiście nie jest ona, nie daje ona nic oprócz wyglądu i na pewno na tym etapie jeszcze te grzybki mogę spożytkować jakoś lepiej, chociażby na skipnięcie tu akademii za 500 grzybów i zbudowanie kolejnej albo coś takiego, ale stwierdziłem, że skoro nagrywamy odcinek fajny, dzisiaj również progresik został zrobiony na tym magu, no to dlaczego by nie, więc teraz sobie po prostu na odcinku, oczywiście, że chcę, wiem, że nic nie daje, no ale cyk, złotą rameczkę również nasz maguś dołącza do tej elitarnej grupy naszych postaci, które mają tą złotą ramkę. No i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o niego, mogę wam tu jeszcze walki pupili pokazać, bo ich w sumie dzisiaj nie robiłem i zaraz sobie lecimy na oglądanie tych walk. Tutaj mamy, w sumie to powinienem, jak trafi mi się ktoś słabszy, tam był dość słabszy ziomeczek, to powinienem wodą, bo tą wodą mam strasznie słabą, tutaj światłem raczej damy radę, dokładnie, o tu bardzo mocny, spróbujemy ziemią, no i właśnie się nie udało i spróbujmy tego wodą, no też się nie udało, no tą wodę mamy tragiczną, więc no mówię, no ale okej, tak nie jest źle, jeżeli chodzi o ten ranking pupili, o spadł. Teraz mamy 35. pozycję, no ale przeważnie w tym top 30 byliśmy. Tu w ogóle się ktoś usunął z top 1, z tego co widzę, a nie, jest, wszystko działa, to coś mi się musiało zbugować, no ale mniejsza z tym, w każdym razie jak widzicie, no właśnie o tym mówię, że tu dużo osób ma 80 tych pupili, 81, 2, 3 to są te 3 pupile, które wymieniałem, czyli tutaj kopalnia w ziemi, ewentualnie w mroku to 13 piętro i ewentualnie jeszcze mamy w wodzie pokonanie właśnie tego Esterosu, no w tym Esterosie teraz mamy woja, z nim jeszcze nie mamy szans na ten moment. Dobra, na szybko sobie przelecimy, jak te walki wyglądały. Portali do piekieł myślę, że wam oszczędzę, myślę, że nie ma co totalnie tego pokazywać, może wam pokażę
tutaj z tym sinym gunem, jak to wyglądało. Ja sam jestem ciekaw, bo nawet tej walki nie oglądałem. Powiem wam szczerze, że jak pokonywałem tego silnego gula, to silnego gula, to byłem w pracy i po prostu na telefonie klikałem, bo wtedy był taki piątek, gdzie totalnie nie miałem czasu. No i jak widzicie, strasznie bliska próba. 271 tysięcy, no ale krytyki siadły, no i udało się go ledwo, bo ledwo pokonać. No i myślę, że kot w onucach walka pewnie będzie bardzo podobna, bo oni, jak widzicie, sami mają statystyki praktycznie takie same. Zresztą zobaczcie, że też nam bardzo malutko zostało. No i jeszcze z takich lochów, które wtedy zrobiliśmy, to możemy sobie obejrzeć tego chłopięcego Brina, dlatego że no z nim wydaje mi się, że walka będzie podobna. Tu zwróćcie uwagę, że mamy już nową broń, mamy jakąś gitarkę, która nam bodajże poleciała właśnie z tego tornada. No i tutaj już z większym, myślę, z mniejszymi problemami, o, w ten sposób tego chłopięcego Brina udało nam się pokonać. Dobra, co my tu jeszcze mamy? A, Motus pod bijakiem możemy zobaczyć, to jest 9 na 20 w tym 13 piętrze w mroku. Barbar za wiele nie zrobił, Maguś również, Kunegunda, no Kunegunda też wcale tak dużo nie zrobiła. Tutaj przede wszystkim nasze krytyki, tu cały czas tą gitarą operujemy. Jakieś buciki dla zwiadowcy, ale na wszystkie cechy. No i okej, tu mamy jakiegoś pogromcę słoniowatych, to jest mag, to w sumie też możemy obejrzeć, niech będzie. Takie ciekawsze chcę wam lochy wybierać, nie? Wiecie, o co chodzi. No tutaj same krytyki, bardzo mocne, i udało się bez większych problemów również z nim. No i teraz zobaczmy, tego orka na wilczku Barbar za wiele nie zrobił, Maguś coś tam fajnego zrobił, no i Kunegunda w miarę gidi. My teraz praktycznie dwa krytyki dokładnie i udało się go pokonać, fajna runka, jak najbardziej na plus. Lecimy dalej, mamy, a to portal do piekła, to tak jak mówię, oszczędzę wam. Zobaczmy, jak z tym Abawuwu. No tutaj, no właśnie, dwa krytyki z dużego rozrzutu wystarczyły i tak naprawdę tylko tyle udało się tego Abawuwu pokonać, więc jak najbardziej jestem zadowolony. No i co mogę powiedzieć, no to jest mag, nie? Więc tutaj kto pierwszy kogo zabije, on też nam machnął mocnego kryta, ale na szczęście udało się jeszcze ustać, nie? Jeszcze jeden cios, także to jak najbardziej git. No i teraz bardzo ciekawa walka z tym wojownikiem, zobaczmy. O, on tutaj na jednego hita nam zabrał ponad pół HP, bo to był krytyczny, ale ustaliśmy koniec końców dwa hity, no a on fajne kryty w jego stronę i też, co ciekawe, udało się go pokonać. Nie byłem, myślałem, że się nie uda, nie? No bo to jest wojownik i tak dalej, on znowu tego HP ma bardzo mało, tak jak mówię, no balans tego najnowszego lochu jest taki sobie, bym powiedział. Dobra, lecimy dalej, mamy Sutenera Petyra, Barbar coś tam zrobił, Maguś, zobaczmy, no 14 milionów, to nie za dużo w sumie, Kunegunda, teraz sprawdźmy, no też nie popisała się za bardzo, no ale teraz my, no tutaj magna maga, więc potężne buły, chociaż ledwo, jak sami widzicie, 566 tysięcy HP nam zaledwie zostało, no ale fajnie, że udało nam się go kliknąć. Zobaczmy teraz tego wzgardliwego Ramzaja, no tutaj raczej każdy nas cios to musiał być krytyczny, tak mi się wydaje, chociaż nie, zobaczcie, jeden zwykły nam się udało, teraz znowu kryt, no i na sam koniec krytyk, minus 700 tysięcy mu zostało, a nam zostało 250 tysięcy HP, no to jest właśnie to, o czym mówię, że ledwo, naprawdę ledwo to wszystko na pograniczu, można by powiedzieć, nie? Jeżeli chodzi o tego naszego tutaj Magusia. Dobra, no tutaj klata, to widzieliśmy ją. Lecimy dalej, mamy Bezlicego, to jest mag, więc tutaj na pewno fajna walka. Pierwszy krytyk, drugi krytyk, no i trzeci również krytyk. Trzy krytyki versus trzy zwykłe ciosy. No jak widzicie, jeszcze prawie pół HP nam zostało, więc jak najbardziej git. No i zobaczmy teraz tego gnoma. Tak, myślałem, że ten gnom padnie, w sumie się dziwiłem, że aż tyle musieliśmy na niego wydać, no ale grunt, że dobrze, że mamy ten kalkulator, nie? Bo może bym zrezygnował i stwierdził, widocznie jeszcze jesteśmy za słabi. Chociaż no wiadomo, jak to wygląda w Westerosie, przeważnie blokami są wojownicy, a jak trafiamy na zwiada albo maga, to raczej oni padają praktycznie od razu jeden po drugim. No ale w każdym razie dobrze, że mamy ten kalkulator, bo spojrzeliśmy, no i widzieliśmy, że procenty są naprawdę wysokie i potem jeden grzypek i udało się go pokonać, więc tak to wyglądało. Dobra, czyli tyle. Na razie tyle. Jakie tutaj plany na tego Magusia? No przede wszystkim tak, poszukać maksymalne runy na następnym weekendzie epickim, no i wymienić te kamyki, żeby mieć chociaż z 15 kopalni, jak będzie event twierdzy. Kiedy on będzie, nie wiem, no póki co myślę, że no jeszcze troszkę sobie poczekamy, nie? Ja tu regularnie kopę, no ale wiadomo, że żeby trafić pomarańczowy gemi jeszcze duży, no to naprawdę ciężko, no już tą kopalnię 15 mamy od paru ładnych dni, a dopiero dwa takie nam się trafiły, więc no tak jak mówię, nie jest wcale łatwo. Jeżeli trafia się średni albo mały, to raczej się tutaj staram na właśnie pachołki dawać, no bo to też pomoże, zwłaszcza tutaj z tym 13 piętrem, bo to od tego jest zależny pupil, wiadomo jak to wygląda.
Dobra, czyli chyba tyle. Chyba wszystko, co wam miałem powiedzieć, to wam powiedziałem. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę. Subskrybujcie dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu i opisie. No i zostawiajcie komentarze, jakie macie opinie na temat filmu, na temat gry, na temat wszystkiego. To, co tam chcecie, to piszcie. Komentarze są oczywiście dla was. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!